Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Marzec 2024 roku przyniesie kolejne zmiany m.in. w plikach Cookies. To właśnie wtedy wchodzi w życie Google Consent Mode V2, czym jest tryb zgody wersja druga. Co te zmiany oznaczają dla właścicieli e-commerce i jakie są ryzyka braku jego wdrożenia? Nazywam się Kamil Szyjka i do kolejnego odcinka podcastu Shopper Talks zaprosiłem Piotra Markiewicza, Digital Ads Direktora. Cześć wszystkim, dzień dobry. Oraz Arkadiusza Króla, Head of Digital Ads. Cześć Kamilu, dzień dobry. Obu panów przepytam ze zmian, jakie wprowadza Google. Zacznijmy więc od samych podstaw, czyli czym jest Google Consent Mode w wersji drugiej? Google Consent Mode w wersji drugiej to mechanizm opracowany przez Google, który odpowiada za zbieranie zgód w zakresie tego, jakie informacje strona przetwarza na nasz temat. Pewnie nasi słuchacze z łatwością mogą sobie przywołać taki obraz w głowie, kiedy wchodzicie na stronę internetową, pojawia nam się baner pytający o to, czy wyrażamy zgodę na to, żeby strona Właśnie wykorzystywała informacje na nasz temat w określonym celu i tam możemy taką zgodę wyrazić, bo on też nie. Dzisiaj mamy taki moment, w którym następuje kolejny krok w ewolucji tego mechanizmu, o czym dzisiaj więcej powiemy. I jest to bezpośrednia odpowiedź na to, jak Google reaguje na wymagania, chociażby Unii Europejskiej, w zakresie ochrony danych osobowych, jest to odpowiedź również na Digital. Market Act, czyli akt o usługach, o rynku usług cyfrowych. Czyli tutaj w tej twojej odpowiedzi można zawrzeć odpowiedź na pytanie, dlaczego Google aktualizuje właśnie ten consent mode? Tak, ale sięgając dalej do historii, bym powiedział, że chyba bym początku tej genezy, tej historii szukał w 2018 roku, kiedy pojawiło się Bardziej lub mniej wszystkim znane RODO, czyli właśnie przepisy dotyczące ochrony o prywatności. Wtedy na, na właścicieli stron został już nałożony obowiązek o tym, żeby informować, jak strona chroni prywatność użytkowników i jakie informacje o ich zachowaniach są wykorzystywane, chociażby w celach marketingowych. Natomiast po tym 2018 roku sprowadziło się do, to do tego, że. Consent Mode w tej poprzedniej wersji po prostu informował użytkowników o tym, że takie ciasteczka są zbierane i te dane są przetwarzane, i nie musiały być zbierane zgody. Użytkownik nie musiał mieć zawsze prawa do wyrażenia sprzeciwu. No i w, w biegu kolejnych lat Unia Europejska zaczęła się interesować tym coraz bardziej, aż we, we wrześniu zeszłego roku. W życie weszła właśnie kolejna dyrektywa i regulacja Digital Markets Act, tak zwany, czyli właśnie akt o rynku usług cyfrowych, w którym to nałożono dodatkowe wymagania na szczególnie największych graczy na rynku, tak zwanych. Gatekeepers, to jest sześć firm największych z zakresu usług cyfrowych. Te firmy zostały zobligowane do tego, żeby w przeciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia tej dyrektywy, a przypomnę, że mówiłem, że to nastąpiło we wrześniu, to te firmy miały obowiązek, żeby w tym czasie wypracować odpowiednie rozwiązania chroniące naszą prywatność, i ten czas właśnie upływa w marcu, dokładnie 6 marca. W tym dniu zaczynają obowiązywać postanowienia właśnie tej dyrektywy, która powoduje, że ochrona naszej prywatności przechodzi na jeszcze wyższy poziom, dlatego, że, tak jak wspomniałem, wcześniej użytkownicy byli informowani o tym, że ich dane są zbierane przez stronę, przez stronę internetową, natomiast od marca ten wyższy poziom ochrony danych będzie polegał na tym, że użytkownik będzie. Musiał mieć e, prawo wyboru, będzie mógł zadecydować o tym, czy chce, żeby wszystkie e, ciasteczka się zapisywały na jego komputerze i e, żeby strona przetwarzała te dane, czy e, chce się zgodzić tylko na to, żeby e, tylko, nie, tylko wymagane ciasteczka się zapisały, czy też odrzuca. Wszystkie e, ciasteczka, zostawiając tylko te niezbędne do funkcjonowania prawidłowego e, serwisu. Nasuwa się więc takie pytanie, na które odpowiedź jest chyba dosyć oczywista, natomiast no, wolałbym uzyskać taką odpowiedź od Was. E, czy Google Consent Mode w tej wersji drugiej wpływa na sposób, w jaki zbieramy dane? Wiesz co, Kamilu, tak naprawdę e, kwestia tego czy i w jaki sposób zbieramy dane, to wciąż jest kwestia użytkownika, wciąż jest to kwestia tego, w jaki sposób mamy to zaimplementowane na sklepie, w jaki sposób te ciastka do naszych użytkowników, brzydko mówiąc, pakujemy w przeglądarki. Natomiast to, co, to na co Consent Mode wpływa i to, w jaki sposób Consent Mode poniekąd pośrednio, a w niektórych przypadkach dotyczących reklam nawet bezpośrednio, wpływa na to, w jaki sposób. Te dane będą faktycznie zbierane, no to są dwie różne rzeczy, ale konkluzja z tego jest taka, że w tym momencie, jeżeli chcemy dalej utrzymać, powiedzmy sobie podobny poziom dostosowania naszego sklepu do wymagań w Google, a jednak w Polsce Google dyktuje jakieś 95% tego, w jaki sposób rynek się zachowuje, musimy po prostu nasze zgody i nasz sklep do tego dostosować. Także dzięki consent moodowi musimy zaimplementować bardziej szczegółowy wybór, który musi, może użytkownik nam przekazać. Musimy precyzyjnie poinformować użytkownika, na jakie działania i na jakie ciasteczka wyraża zgodę, a które może odrzucić. Dzięki temu e, narzędzia analityczne czy marketingowe, które mamy na naszej stronie, będą dostawać tylko te informacje, na które nasi użytkownicy się zgodzą. A jakie zmiany wprowadza Google Consent Mode w tej wersji drugiej w zakresie zarządzania zgodami użytkowników? Znaczy, rozumiem, że pytasz o bardziej techniczną warstwę całej zabawy. Tak, zdecydowanie, bo pewnie znajdą się takie osoby, które właśnie o technicznej warstwie by, chciałyby się czegoś dowiedzieć. Dla mnie najistotniejszą zmianą e, są dwie rzeczy dotyczące reklam, bo jednak mm, siedzimy tutaj w towarzystwie, które reklamami się zajmuje głównie. Więc y, są dwa nowe parametry: y, Add User Data oraz Ad Personalization. Ad Personalization jest parametrem, który pozwala na określenie, czy użytkownik zgadza się na wyświetlanie reklam dostosowanych do niego. Czyli to będzie wszelkie śledzenie nas, jakieś remarketingi, y, reklamy, które za nas podążają. Natomiast Add User Data y, określa zgodę na przesyłanie danych użytkownika. Do Google'a, ale tylko tych danych, które są związane z dopasowaniem reklam. Ponownie nasuwa mi się pytanie, a tych pytań na pewno mam dużo odnośnie Consent Mode. Dlaczego koniecznie muszę dokonać zmiany na Google Consent Mode w wersji drugiej? Dlaczego? To jest chyba jedno z ważniejszych pytań, które warto sobie na każdym etapie życia zadawać i wszystkich <laughs> czynnościach, które się wykonuje, ale tak naprawdę tutaj chodzi o dwie rzeczy. O to, że po pierwsze jest to wymóg prawny, czyli no musimy dostosować się do tego, co na nas nakłada prawo, no bo inaczej, jeżeli naruszymy te postanowienia i przepisy, to automatycznie no, stwarzamy jakąś ryzykowną dla siebie sytuację, ale z drugiej strony już pomijając ten aspekt prawny, bo tak jak Arek powiedział, jesteśmy w gronie tutaj takim marketingowym, Wydrożenie tych zmian jest warunkiem do tego, żeby efektywnie prowadzić kampanie marketingowe. Jeżeli ktoś nie podejmie tej zmiany i nie wdroży tej aktualizacji, to automatycznie będzie, jakby wejdzie na ścieżkę, która spowoduje, że jego kampanie będą z, bardzo Słabo performować albo nawet przestaną efektywnie w ogóle działać, dlatego że narzędzia utracą część bądź całość danych, które są wykorzystywane właśnie do tego, żeby dana kampania mogła działać. Czyli powiedziałbym, że konieczność mamy tutaj dwupoziomową: pierwsza jest to finansowa i bezpośrednio związana z monetyzacją ruchu na stronie, pozyskiem ruchu i z monetyzacją tego ruchu. No, a druga warstwa to jest właśnie ten aspekt formalno-prawny. Jakie są ryzyka tego, że na przykład nie, nie przeszedłbym na Google Consent Mode 2? Teoretycznie można to zrobić, natomiast konsekwencją jest to, że po 6 marca, jeżeli Consent Mode nie będzie zbierał tych parametrów, o których wspomniał Arek, to będzie uznawane, że użytkownik no, nie wyraził takiej zgody, a więc wszystkie dane nie będą zbierane i nie będą przetwarzane, więc automatycznie. Utracimy, um, utracimy możliwość pracy na tych danych i narzędzia utracą um, możliwość pracy na tych danych, um, przez co tak naprawdę analityka um, marketingowa oraz kampanie marketingowe no, będą działać coraz, um, coraz gorzej. De facto z poziomu technicznego wygląda to w ten sposób, że jeżeli użytkownik, czyli w tym przypadku sklep, nie przesyła danych dotyczących zgód jego użytkowników do Google, nawet po prostu takich pojedynczych szczegółów, kto na co się zgadza, Google traktuje wtedy taki brak danych jako informację o kompletnej blokadzie googlowych tagów, czy to marketingowych, czy analitycznych. Także wtedy żadnych danych nie ma. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to jest nasze jedyne wyjście. Tak. Nie możemy się w sumie przed tym obronić, że tak powiem. Oczywiście mówię to, jakby niektórzy myśleli, że jest to coś złego. Natomiast nie wprowadzenie, jak dobrze rozumiem, po prostu będzie skutkować tym, że nasz marketing przestanie działać. Marketing w Google, tak. Marketing w można, Google, można tak określić. Natomiast no, kwestia jest tak naprawdę wyboru, który. Mm, jeżeli chodzi o kampanię czy dane z Google mamy w tym momencie taki, że jeżeli tego nie wdrożymy, to nie będziemy mieli żadnych danych. Jeżeli wdrożymy ten consent, który daje możliwość wyboru albo zaakceptowania wyłącznie jednym przyciskiem, wyłącznie ciasteczek. Potrzebnych do działania strony. W takim wypadku oczywiście musimy liczyć się ze spadkiem ilości zdarzeń, które będą śledzone w naszej analityce, a także zdarzeń, które będą wysyłane do skryptów optymalizujących kampanie reklamowe. Natomiast wybór jest prosty, moim zdaniem, ponieważ zero będzie zawsze mniejsze niż to, co dostaniemy nawet po wdrożeniu tych ciastek po nowemu, czyli ograniczonej liczby użytkowników, którzy się na to zgadzają. Versus nic. Także dalej chcąc kontynuować marketing w systemach googlowych, po prostu trzeba to wdrożyć. Rozszerzyłbym to, że mówimy, przypomnę o w sumie sześciu systemach reklamowych, bo dyrektywa dotyczy sześciu podmiotów, ale oczywiście Google jest tym no, najbardziej um, domyślnym kanałem. Tak no jak Arek powiedziałeś, sam 95% rynku w ruchu z wyszukiwarek dzisiaj to jest Google, więc. Zdecydowanie tutaj na tym kanale się koncentrujemy. Pojawiło się też takie pytanie, czy Google Consent Mode korzysta ze sztucznej inteligencji? Pytanie trzeba by pokierować do inżynierów Google, którzy są odpowiedzialni za mm, cały, ten, cały ten program. Natomiast sam Consent Mode nie jest nijak związany ze sztuczną inteligencją. To jest informacja na poziomie przesyłania danych o zgodach. Więc. Rozumiem, że sztuczna inteligencja dzisiaj jest wszędzie i się fajnie sprzedaje, ale na samym poziomie przesyłania tych danych do systemów reklamowych oraz decyzji użytkowników o tym, czy te dane przesyłać, czy nie, tutaj sztucznej inteligencji nie ma. To, myślę, o co, o co mogło chodzić w tym pytaniu, to jest raczej warstwa dotycząca analityki googlowej i tego, jak sobie systemy reklamowe i analityczne radzą. W momencie, w którym nie dostają pełni danych, i tutaj wszedłbym w taki temat, który od, w Google jest już powiedzmy od pewnego czasu, od, w zasadzie od czasu migracji na Google Analytics w wersji czwartej, czyli modelowanie behawioralne. W skrócie polega to na tym, że Google, nie mając wszystkich danych o naszej witrynie, uzupełnia te luki na podstawie danych, które pochodzą z modelu sztucznej inteligencji. Uczonej na zestawach danych o użytkownikach, którzy zgody na korzystanie z ciastek wyrażają. Oczywiście jest to model stricte szacunkowy, i te dane nie są w 100% pewne, natomiast do prowadzenia albo podejmowania decyzji o jakichś działaniach marketingowych, moim zdaniem, są kompletnie wystarczające. Warto tutaj też dodać, że Google Consent Mode występuje de facto w dwóch wersjach, czyli w wersji Basic i Advanced. Czym one się tak naprawdę różnią? W zasadzie w wersji podstawowej Consent Mode wszystkie tagi Google'owe dotyczące śledzenia i analityki są po prostu domyślnie zablokowane, dopóki użytkownik nie udzieli bezpośredniej zgody na Wykorzystanie tego systemu do mierzenia, pomiarów i z, i, czy celów reklamowych i statystycznych. Tryb Basic jest w Google obowiązkowy, natomiast Google e, Consent Mode w wersji Advanced jest nieobowiązkowy, ale dużo korzystniejszy z punktu widzenia e, nas, jako właścicieli sklepów i biznesów. W e, takim przypadku, gdy korzystamy z wersji zaawansowanej. Tagi ładują się zanim użytkownik udzieli bądź odmówi zgody na śledzenie w samym banerze. Ale jeśli użytkownik zezwoli na pliki, cookies, które zbierają się normalnie, bez konieczności anonimizacji czy uzupełniania przez algorytmy, to są one po prostu przesyłane. Ale w momencie, w którym odwiedzający nie wyraża zgody, nadal możesz zbierać informacje o yy, tych użytkownikach, ale tylko w ograniczonym zakresie. Może brzmieć to trochę e, zamotanie i technicznie, więc skracając. W razie odmowy takie Googleowe nie mogą przetwarzać danych użytkownika w celach reklamowych ani wyświetlać mu potem reklam. Ale braki danych będą uzupełniane dzięki modelowaniu beh behawioralnemu, o którym mówiłem, i wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji, która uzupełnia e, braki w tych danych. Korzystając z wersji zaawansowanej mamy nieco więcej danych dostępnych, nawet jeżeli te dane nie są w 100% prawdziwe, to są one wymodelowane na podstawie zbiorów. Które dają możliwie najlepsze efekty dla użytkownika końcowego? Na pewno jeszcze muszę tutaj zadać takie pytanie techniczne, ponieważ y, oczywiście poruszamy się także y, na sklepach shopera No i na pewno nasi słuchacze gdzieś tam w tyle głowy mają to pytanie, czyli jak wdrożyć Google Consent Mode w wersji drugiej y, na shoperze? Sytuacja jest prosta, myślę, dlatego że shopper ma już opracowany taki moduł i merchant czy nasz klient może bezpośrednio włączyć taki. Nasz klient może włączyć taką funkcjonalność bez problemu. Dlatego, że no zdaje sobie sprawę, że wiecie, nawet ci, którzy nas słuchają, pewnie są w różnych momentach swojej tej przygody z biznesem i są na różnym poziomie też zainteresowania odnośnie kwestii technicznych, a o takich też rozmawialiśmy, więc żeby nie wchodzić w te takie bardzo granularne tej poziomy techniczne, bym powiedział, że można zrobić to w trzech prostych krokach, i, i każdy nasz klient może zająć się prowadzeniem swojego biznesu zamiast wchodzeniem w technikali, a te trzy proste kroki, to wejście do panelu administracyjnego sklepu. Tam po zalogowaniu się można wybrać zakładkę Wygląd i treści, a następnie Ustawienia cookies. Drugi krok to jest to, żeby w informacjach podstawowych zaznaczyć pole Wyświetl informacje o plikach cookie i należy później wybrać opcję Pełny widżet ze zgodą na wykorzystanie cookies i konfiguracją. Trzeci krok to pamiętaj o uzupełnieniu w widżecie zgodnie z aktualnym stanem pól dotyczących poszczególnych zgód. I to wszystko masz gotowe, więc no nie musisz się martwić technikaliami. Możesz w kilku prostych, dokładnie trzech krokach aktywować nowy Google Consent Mode w szoperze. Są takie osoby, które mogą zarzucić, że poprzez ten Google Consent Mode spadają mu statystyki ruchu, że przez to jego sklep jest de facto popsuty, czy to na pewno tak to wygląda w przypadku tej zmiany. De facto, żeby być precyzyjnym, nie powinniśmy mówić tutaj o spadkach ruchu, tylko o zmianie widoczności tych użytkowników w naszej analityce. Ruch najprawdopodobniej nie zmienił się znacząco w, w ciągu jednego dnia, bo sama implementacja tego widgetu oraz dostosowanie przesyłanych zgód. Ciastkowych, mówiąc kolokwialnie, nie wpływa na nie wiem, pozycję w wyszukiwarkach e, organiczną, czy na wyświetlanie się reklam, jeżeli ktoś prowadzi kampanię linków sponsorowanych. Więc bardzo dziwnym przypadkiem byłoby, gdyby to był sp faktycznie spadek ruchu. Natomiast to, co się może wydarzyć i to, co najprawdopodobniej się wydarza, to jest spadek. Liczby użytkowników, którzy zgadzają się na śledzenie. Dlatego też, w momencie, w którym przechodzimy ze starego, ze starego consent mode na nowy consent mode, na pewno, albo z dużą porcją pewności, powiedziałbym, że takie spadki są normalne. Chociażby zadałbym sobie pytanie: ile razy wchodząc na stronę czy sklep? Klikam odrzuć wszystko, albo zaakceptuj tylko wymagane, albo nie lubię, bądź widget jest tak skonfigurowany, że trudno jest mi znaleźć informacje o tym, jakie ciastka są do zaakceptowania i tak naprawdę komu daję te informacje. Więc je odrzucam. W momencie, w którym to klikam, nie przekazuję żadnych informacji do Google Analytics. A to jest najczęściej system, z którego my czy nasi klienci korzystają, więc... Tak, tam spadki będą i szczerze mówiąc, spodziewałbym się w zależności od branży, bo w jednej będą użytkownicy, którzy chętniej dają swoje dane, w innej branży będą użytkownicy nieco bardziej świadomi i zwracający większą uwagę na to, gdzie i komu przekazują zgody. My obserwujemy spadki w wartościach użytkowników, którzy wyrażają zgodę na śledzenie, od 20 do 70% w zależności właśnie od branży. Także. Jeżeli, ruch, jeżeli mówimy o ruchu, to mam wrażenie, że on pozostaje ten sam bądź na bardzo podobnym poziomie, ale widzimy duże spadki w użytkownikach, którzy wyrażają zgodę na śledzenie. Więc jeżeli się nie zmienia, tak naprawdę e, liczba składanych zamówień w sklepie o jakąś drastyczną wartość 70% spadło po wdrożeniu zgody na ciastka. Raczej byłbym tutaj spokojny. Po prostu musimy się wszyscy, niestety albo stety, przyzwyczaić do życia w nowej rzeczywistości. I tym, że tych danych w systemach analitycznych po prostu będzie mniej. No, niestety nie. E, niestety nie, tak jak wspomniałem, e, mamy nową dyrektywę, wchodzi ona w życie, e, no i tak jest ten świat skonstruowany, że musimy działać według prawa e, i musimy tak e, o, o zgody na przetwarzanie danych i musimy pytać się o zgodę na przetwarzanie danych i wykorzystywanie ciasteczek do naszych działań. Więc musimy po prostu się do tego dostosować. Jeżeli tego nie zrobimy, no to tak jak wspomniałem wcześniej, oprócz tej takiej warstwy marketingowej, że tracimy efektywne kampanie, albo tak jak Arek powiedziałeś przed chwilą, tracimy efektywną analitykę i w ogóle tracimy z, z, z pola widzenia to, co się dzieje na naszej stronie, no to właśnie jeszcze naruszamy prawo. A kary przewidziane są dotkliwe, no bo mogą sięgać 10% obrotu. Myślę, że to jest wystarczające uzasadnienie do tego, żeby faktycznie poświęcić tą chwilę i aktywować ten widget. Tym bardziej, że osoby, które korzystają ze sklepu na szoperze, no mogą to zrobić naprawdę w kilka kliknięć i myślę, że podczas słuchania. Tego podcastu do końca nagrania. Każdy z Was spokojnie zdąży wykonać tą procedurę. Link będzie w opisie tego nagrania, więc zdecydowanie zachęcam do wykonania takiego prostego ćwiczenia. Dzięki temu po 6 marca wasza kampania będzie mogła dalej performować efektywnie, a Wy będziecie mogli spać spokojnie, no bo będziemy będziecie działać zgodnie z prawem. No właśnie tutaj warto to podkreślić, że ten, te zmiany są bezpłatne i bardzo szybkie do wdrożenia. Dokładnie. To jest bardzo proste, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby um, oprócz tej kawy, którą może pijecie, bądź herbaty, bądź innego napoju, nie wiem o której godzinie nas słuchacie, otworzyć laptopa i a, przejść tą krótką procedurę. A co w przypadku, kiedy mam baner o drewnym systemem, a w kodzie jest nasz kod e, GTM? Musicie pamiętać, że to Wy jesteście administratorem danych, które zbieracie. I to Wy jako właściciele tych sklepów e, odpowiadacie za to, co, w jaki sposób śledzicie. My jako shopper jesteśmy w stanie dostarczyć Wam rozwiązanie, które ułatwi potencjalnie wdrażanie e, zgód tak, żeby m, były one zgodne z prawem. Więc jeżeli korzystacie z naszego widgetu, to bezproblemowo można tam banery, czy piksele, czy inne dane wysyłane do serwisów śledzących zaimplementować i skonfigurować sobie tą analitykę i ciasteczka. Więc ponownie, zachęcam, zachęcam do tego, żeby to trzymać w jednym miejscu, wtedy zarządzanie i administracja tym będzie łatwiejsza, no ale trzeba świadomie podejść do tematu i jeżeli rzeczy są zaimplementowane w jakieś inne sposoby niż w jednym miejscu do zarządzania tymi zgodami, to wtedy odpowiedzią jest niestety, no to trudno. Trzeba, by, trzeba sobie samemu takie rozwiązanie wydevelopować, jeżeli nie chcecie korzystać z rozwiązania szoperowego. A czy implementacja Ga czwórki innym sposobem niż przez budowaną integrację Shopera będzie działać poprawnie z Cookie Widgetem i Google, Google Consent Mode w wersji drugiej? Ponownie, jeżeli implementacja odbywa się przez naszego Google Tag Managera, to również będzie działać to poprawnie z Consent Mode, em. ale. Hmm, można też skrypty javascriptowe, czy hmm, śledzenie zaimplementować, czy wrzucić sobie bezpośrednio na sklep poprzez integrację własne, a nie przez korzystanie z gtm -a. I w takim wypadku y, nie ma tutaj połączenia z y, y, menedżerem z Good i trzeba ponownie wykonać dodatkową jakąś konfigurację. Można przerzucić ten skrypt do gtm albo skorzystać z naszej implementacji, i podmienić tagi. W innym przypadku dobrze by było skontaktować się z naszym supportem na pomoc małpa shopper.pl, żeby określić potencjalnie najlepsze rozwiązanie dla waszego sklepu, żeby wszystko było zgodne. A co w sytuacji, gdy chcę wdrożyć Consent V2 za pośrednictwem cookiebota? ja czwórka oraz pixel Facebooka mam zaimplementowane integracjami w samym shopperze. De facto, jeżeli chcesz skorzystać z innego rozwiązania niż to, które jest nasze, shopperowe, to po prostu musisz skorzystać z innego rozwiązania oraz z supportu firmy, który to rozwiązanie dostarcza. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać za rozwiązania firm trzecich, takich jak Cookiebot, więc Chociaż najprawdopodobniej będzie ono zgodne z szoperem, no to nie dam 100% pewności, że wszystko zadziała tak samo, jakbyśmy korzystali z naszego menedżera konsentów. No dobrze, powoli zbliżamy się do końca, natomiast kolejne pytanie, które poproszono mnie, żebym wam zadał, czyli w jaki sposób shopper przygotował się do wdrożenia tego tematu. I ułatwienia uruchomienia widżetu klientów. Przygotowaliśmy się na kilku poziomach, bym powiedział. No po pierwsze, technologicznie, czyli jesteśmy, tak jak usłyszeliście, gotowi do tego, żeby aktywować w każdym sklepie na szoperze taki widżet, bo mamy własne rozwiązanie, które jest zgodne z nowymi wymaganiami. Ale przygotowaliśmy również się pod kątem wsparcia naszych. Klientów i czyli merchantów opracowaliśmy, opracowaliśmy serię artykułów, przygotowaliśmy materiały wideo, przygotowaliśmy zespoły wsparcia, które obsługują zapytania od naszych merszantów. Więc tak naprawdę na poziomie technologicznym, na poziomie organizacji, na poziomie tutaj klientów jesteśmy przygotowani i wspieramy naszych merszantów w tej. No, jakby nie patrzeć w dłużej jednak zmianie. No dobrze, a gdzie znajdę instrukcje wdrożenia Google Consent mode w wersji drugiej? Myślę, że najłatwiej będzie, jak. Jak wchodzimy w panel Administratora to każdemu powinien pojawić się baner ze wskazówką, jak wdrożyć odpowiedni widget. A jeżeli ktoś chciałby skorzystać z jakiegoś innego medium, to myślę, że mogę zaprosić na naszego bloga. Tam jest cała seria artykułów. Czy w naszym helpie również znajdziecie informacje na temat tego, jak skonfigurować ten widget? No panowie, trzeba przyznać, że ten temat Google Consent Mode jest na pewno bardzo teraz na topie, jest bardzo ciekawy. Może jest jeszcze coś, co chcielibyście dodać w tym temacie? Ze swojej strony chciałbym taki apel przekazać do wszystkich, którzy się niezwykle martwią o tym, że o Jezu, co to teraz będzie i jak my sobie poradzimy, jak tych danych będzie mniej. Nie wiem. Z mojej perspektywy a w branży siedzę już, niestety, dosyć długo. Przeżyliśmy dużą część bardzo podobnych zmian w momencie, w którym Google wyniki śledzenia w Google Analytics ukryło i zamiast wyświetlać dokładne informacje o użytkownikach, zaczęło wyświetlać, że informacji nie podajemy i jest to not provided. Czy się nam rynek załamał? Czy przyszedł? Kryzys branży internetowej i wszyscy pozamykali sklepy? No nie. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, dostosowaliśmy się do technologii, w której musimy pracować i dostosowaliśmy się do prawa. Tak samo jak dostosowaliśmy się do RODO. Więc myślę, że w ciągu kilku miesięcy, maksymalnie, zarówno systemy reklamowe, jak i systemy analityczne bezproblemowo poradzą sobie z tymi lukami w danych, które w tym momencie widzimy. I zaoferują nowe, być może lepsze możliwości niż mamy teraz. A również myślę, że my, jako użytkownicy czy analitycy, po prostu nauczymy się korzystać z zestawów danych, które mamy dostępne, i na ich podstawie podejmować tak samo trafne, co najmniej tak samo trafne decyzje. Dajmy sobie chwilę, przez zmianę w ciasteczkach, nie wszystko się nam zawali. Podejmujmy decyzję na spokojnie, po. Ich przemyśleniu, a w tym momencie dajmy chwilę rynkowi na reakcję i dostosowanie się do tego, w jakich, w jakich danych jesteśmy w stanie, że tak powiem, żyć. Myślę, że tą rozmowę mógłbym doprawić taką konkluzją, że jest jeszcze jeden aspekt, o którym w sumie nie rozmawialiśmy, bo poruszaliśmy wątki techniczne, poruszaliśmy wątki prawne, ale Digital Market Act. To jest dokument, który ma jeszcze jedną dodatkową intencję. Mianowicie chodzi o to, żeby jakoś spróbować okiełznać i ograniczyć wpływ tych największych graczy na rynku. Chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki, taką przestrzeń, żeby inne firmy z sektoru usług cyfrowych miały możliwość w ogóle konkurowania. Czyli dzisiaj właśnie te największe firmy, tak jak mówiliśmy, Google czy Apple czy Amazon, mają ogrom danych na różnych poziomach i te dane właśnie wykorzystują do personalizacji do różnego rodzaju przetwarzania i modelowania co jest ich przewagą natomiast consent mode w wersji drugiej trochę ogranicza ich możliwości co może spowodować że wyłoni nam się jakiś czarny łabądź który, który trochę nam pozmienia na rynku. Osoby, które interesują się branżą reklamy, pewnie chociaż pewnie pamiętają czasy, kiedy Google miał monopol na reklamy PLA, czyli reklamy produktowe, natomiast później Unia Europejska wprowadziła obligatoryjny nakaz do tego, że Google musiał zacząć udostępniać swoją powierzchnię reklamową również innym platformom, i dzisiaj tak naprawdę. Różni dostawcy mogą promować się w przestrzeni PLA, czyli właśnie tych reklamach zakupowych. Tak samo może za jakiś czas będziemy mieli tutaj taką sytuację, że ograniczenie przetwarzania danych przez największych może spowodować, że ci mniejsi zaczną e, mieć trochę większy kawałek tortu e, i my, jako shopper, będziemy mogli na to odpowiedzieć. No bo już dzisiaj świadczymy, e, świadczymy reklamy w różnych kanałach, nie tylko Google Ads, nie tylko Microsoft Ads. Ale również TikTok, WPAC i również reklamy w innych platformach i w innych serwisach. Więc widzę tutaj szanse, a nie tylko zagrożenia. Jak Państwo sami słyszeli, jest dużo szans na to, że ten nowy system, który zostanie wprowadzony, przyniesie dużo także pozytywnych zmian i nie ma się. Czego obawiać. Trzeba się po prostu tylko dobrze do tego przygotować, wszystko zrobić w wyznaczonych terminach, żeby nie zostać zaskoczonym 6 marca. Bardzo dziękuję wam za to, że podzieliliście się tą wiedzą na temat Google Consent Mode V2. Mam nadzieję, że a raczej jestem pewny, że ta rozmowa była bardzo merytoryczna i wielu osobom rozjaśni. Wszelkiego rodzaju wątpliwości, które w związku z tym się pojawiały. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za udział. Jakie dzięki, Kamil? Również dziękuję. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Już teraz zapraszam na kolejne odcinki podcastu Shopper Talks, które już wkrótce pojawią się na naszych kanałach. Także do usłyszenia.